na konferencji prasowej dotyczącej 45. Zamojskiego Lata Teatralnego. W dzisiejszej konferencji udział wezmą wiceprezydent miasta Zamość pan Piotr Zając, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu pan Piotr Orzechowski, dyrektor Zamojskiego Domu Kultury pan Janusz Nowosad i pani Grażyna Kowala, kierownik programowy Zamojskiego Lata Teatralnego i instruktor Zamojskiego Domu Kultury. Mikrofon oddaję dyrektorowi mojemu, który przekaże Państwu, co się będzie dalej działo. Dzień dobry Państwu. Powtórnie takie jedno zdanie tylko organizacyjne. Chciałem Państwa przeprosić za te warunki, ale zdajecie sobie Państwo, że jesteśmy w czasie nie tylko pandemii, ale remontu Zamojskiego Domu Kultury, więc gdyby się wydarzyło, że za chwilę usłyszymy maszyny budowlane, młoty, wiertła, to za to przepraszam, poczujecie się Państwo jak korespondenci wojenni. Jeżeli chodzi o porządek, to proponowałbym tak, pan prezydent Piotr Zając, pan Piotr Orzechowski, a później zostajemy z panią Grażyną Kowalą, kierownik programową Zamojskiego Lata Teatralnego i moja skromna osoba. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że jestem tutaj na konferencji. Otwieramy Zamojskie Lato Teatralne. Bardzo ważne przedsięwzięcie w kalendarzu imprez kulturalnych, w kalendarzu, który troszeczkę został zaburzony z oczywistych względów czas pandemii. W związku z tym z części imprez, których organizatorem, współorganizatorem jest miasto Zamość, no niestety musieliśmy zrezygnować. Część będzie miała troszeczkę inną formę, ale bardzo się cieszę, że Zamojskie Lato Teatralne wystartuje w zasadzie zgodnie z planem. Jest to już 45. edycja, początki sięgają po lat 70. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają tutaj artyści z całego kraju. Jak powiedziałem, jest to bardzo ważne wydarzenie w tym kalendarzu imprez organizowanych przez miasto Zamość. W tym roku skupimy się na wydarzeniach plenerowych, czyli rynek wielki, rynek wodny i park miejski, no z oczywistych względów, ale za to lato teatralne będzie trwało troszeczkę dłużej niż zwykle do połowy września. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Za chwilę pan dyrektor Piotr Orzechowski powie Państwu, co jeszcze miasto Zamość przygotowało na najbliższe tygodnie i najbliższe miesiące. Tak jak powiedział pan dyrektor Janusz Nowosad, troszeczkę mamy trudniej, nikomu cegła na głowę nie spadnie, ale mam nadzieję, że już niedługo, za kilka miesięcy, a już na pewno przy okazji kolejnego lata teatralnego, będziemy mogli pochwalić się nową salą widowiskową, Zamojskim Domem Kultury i część tych przedsięwzięć również w ramach lata teatralnego będzie odbywać się tak jak w ubiegłych latach, między innymi w tej sali obok, która jest w tej chwili remontowana. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Ja tak sobie sięgnąłem pamięcią do naszych rozmów z panem dyrektorem Januszem Nowosadem. To był tak mniej więcej początek kwietnia, wiadomo, pandemia w rozkwicie. Tak na dobrą sprawę sami nie wiedzieliśmy, na czym stoimy, jeżeli chodzi o kalendarz imprez kulturalno-artystycznych w tym sezonie 2020. To wszyscy doskonale wiedzą, że co roku ten program jest bardzo bogaty, bardzo zróżnicowany, dostosowany do różnorakich gustów artystycznych, muzycznych. No i tak się właśnie zastanawialiśmy, no z czego będziemy musieli zrezygnować, taką dobrą sprawę, nie wiedzieliśmy, na czym stoimy, no ale tak stanęliśmy z panem dyrektorem na stanowisku, że co jak co, ale Zamojskie Lato Teatralne odbyć się musi, a w jakiej formie, no to już jest melodia przyszłości. No i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj Państwu zaprezentować program Zamojskiego Lata Teatralnego, że możemy za Państwa pośrednictwem zaprosić mieszkańców Zamościa, ale także turystów, gości do Zamościa.
I bardzo się cieszę, że mimo tych trudności niezależnych od nas możemy właśnie wszystkich zaprosić na tę 45. Taki mały jubileusz, może nie jest to w pełni okrągła liczba, ale jednak ładnie ze sobą współgra i ładnie wygląda. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, nie chcieliśmy, żeby mimo tych trudności, mimo tych przeciwności losu związanych z pandemią w Zamościu w tym okresie wiosenno, a w zasadzie letnim już nic kompletnie się nie działo, wręcz przeciwnie. Oczywiście mając na względzie kwestie związane z pandemią, zalecenia sanepidu, chcieliśmy Państwu zaprezentować kilka imprez. Oczywiście o Zamościu na lecie teatralnym w szczegółach opowie Pan Dyrektor Janusz Nowosad i Pani Grażyna Kawala. Niemniej jednak nie są to wszystkie nasze propozycje. 4 lipca, już w najbliższą sobotę, zapraszamy na koncert plenerowej orkiestry symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego o godzinie 17 w parku, przepraszam, nie w parku, tylko na rynku wody. No i te koncerty orkiestry symfonicznej będą się odbywać w tym samym miejscu i o tej samej porze, a więc w sobotnie popołudnie na rynku wody. I tak na dobrą sprawę w lipcu jakby będziemy się obracać w kwestiach orkiestrowo-teatralnych. Niemniej jednak w sierpniu, tylko już bez podania takich konkretnych szczegółów, ponieważ jeszcze szczegóły będziemy doprecyzowywać, zapraszamy m.in. na Zamojski Dzień z Festiwalu Stolica Języka Polskiego, na Festiwal Spotkania z Historią. Będzie również, też jest planowany Eurofolk, to też jest bardzo ważna wiadomość, po obsadzie międzynarodowej. Także liczymy, że te okoliczności przyrody pozwolą nam tutaj doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. Planujemy również na Olimpiadę, Panie Dyrektorze, planujemy również może w ograniczonej formie Jarmark Hetmański, Festiwalu Ulica Literacka, także to nie jest tak, że dajemy się tutaj wirusowi, wręcz przeciwnie. Pracujemy bardzo intensywnie, aby ta oferta była maksymalnie bogata, oczywiście w miarę naszych możliwości. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję i bardzo również uprzejmie proszę, Szanowni Państwo, abyście dzielili się tą informacją. Będziemy na bieżąco taką kompleksową informację Państwu przesyłać, to w tej chwili mogę zapewnić. Tyle ode mnie, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, a zatem wracamy do meritum dzisiejszego spotkania, czyli do 45. Zamojskiego Lata Teatralnego. Nie będę oryginalny, bo te słowa już dzisiaj padły. Na pewno to lato 45. będzie inne, czy też jest już inne. Oczywiście ze względu na pandemię i na koronawirusa, ale tak na dobrą sprawę to lato teatralne w pewnym sensie już trwa, bo od marca tego roku można już wirtualnie oglądać wystawę plakatów w maja. Przepraszam, 22 maja. Można oglądać wirtualnie wystawę plakatów 45. Wystawę plakatów wyróżnionych w konkursie na plakat 45. Zamojskiego Lata Teatralnego i to też jest w pewnym sensie już ta inność, bo do tej pory było tak, że współpracowaliśmy z grafikami, plakatistami zamojskimi, wybitnymi polskimi. W tym roku przyszedł nam do głowy taki pomysł, by spróbować ogłosić konkurs i zaprosić do tego konkursu ludzi młodych, uczniów szkół plastycznych z całej Polski. Tak też się stało. Napłynęło tych szkół plastycznych w kraju jest ponad 120. Napłynęło ponad 90 prac, 64 chyba, dobrze pamiętam, uczestników. Plakat możecie Państwo zobaczyć. Zwycięzca na monumencie z Zamościa, Maksymilian Stopa, jest autorem tegoż plakatu. Przewodniczącym jury konkursowym był
profesor Lech Majewski, uczeń, mam nadzieję, że to nie jest taka zbitka, ale profesor jest też absolwentem Państwowego Wydziału Sztuk Plastycznych w Zaości. Ale nie, żartuję. Oczywiście nie wiedziałem, czy jest to praca. I w tej chwili trwa już też wystawa rzeczywista w Zamości Teatr według Stanisława Orłowskiego w Galerii Fotografii Ratusz. Można ją oglądać do 9 lipca. To te zmiany, jakby wydarzenia towarzyszące wyprzedzają główny nurt programu Zamojskiego Lata Teatralnego. Bez zmian są patroni honorowi, czyli pan Andrzej Gruch, prezydent miasta Zamościa, i pani Beata Ściepa-Kupna i Jan Englert. Pewnie już Państwo znacie, i tu jest duże novum. Jeszcze nie było takiego lata teatralnego przez całe lato praktycznie, bo zaczynamy 15 lipca, kończymy 12 września. Zapraszamy w każdą środę, poczynając od 15 lipca, że będziemy mieli letnie środy teatralne w naszym mieście. Ostatni spektakl tylko jest w innym dniu tygodnia, a konkretnie w sobotę 12 września będziemy jakby podsumowywać, czy kończyć lato teatralne. Inspiracją naszą, jeżeli chodzi o klucz programowy, to oczywiście naturalną rzeczą było, że jest 440-lecie miasta Zamościa, jak w wielu punktach programowych lata teatralnego do tego nawiązujemy, ale szczegółowo to o tym już pani Grażyna Kawala. Ja tylko przypomnę, że festiwal nasz jest niekonkursowy, czyli jedynym jakby przejawem rywalizacji jest plebiscyt publiczności na najlepszy spektakl teatralny, i spektakl, który wygrywa, otrzymuje buławę hetmańską i powinien otworzyć następną edycję lata teatralnego. Tu też robimy w tym roku byłą. Bo jak Państwo pamiętacie, laureatem Buławy Hetmańskiej 2019 roku jest Teatr Polonia w Warszawie. On nie otwiera tej edycji. Spotkamy się z Teatrem Polonia na Rynku Wodnym 29 lipca i tam wręczymy Buławę Hetmańską. Zagramy dla Zamościa, dla Państwa, dla turystów 7 spektakli teatrów zawodowych i 2 wydarzenia muzyczne. Przestrzenie, pan prezydent wspomniał, Rynek Wielki, Rynek Wodny, Park Miejski, czyli sięgamy do korzeni lata teatralnego, do korzeni lata teatralnego w tym sensie, że pojawiają się stricte tylko i wyłącznie wydarzenia plenerowe. Finansowanie. Oczywiście główny koszt Zamojskiego Lata Teatralnego ponosi miasto Zamość. I tu chciałem bardzo serdecznie na ręce pana wiceprezydenta podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Kowicz, że zdecydował się nie cofnąć dotacji na Zamojskie Lata Teatralne, co nam pozwoliło przygotować taki właśnie program, o którym dzisiaj rozmawiamy. Do tej puli środków finansowych dołożył się minister kultury i dziedzictwa narodowego, sponsorzy, czyli PKO Bank Polski, Veolia Wschód i PGE Dystrybucja. To też duży ukłon w stronę sponsorów, bo w tych trudnych czasach, jak obserwujecie Państwo rynek wydarzeń, to wielu sponsorów niestety się wycofuje. Nam się udało i za to jesteśmy wdzięczni. Jak można się pojawić na Zamojskiej Lecie Teatralnym? I tutaj znów jest odstępstwo od dotychczasowych naszych pomysłów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Od 6 lipca będziemy gotowi z wejściówkami, które będzie można pobrać w Zamojskim Domu Kultury. No i niestety wszystko to musi być w tak zwanym reżimie sanitarnym. Opublikujemy procedury bezpieczeństwa. W dużym skrócie będzie to tak wyglądać, że trzeba będzie się u nas pojawić po wejściówkę,
trzeba będzie wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. Jeżeli się nic nie zmieni, to będziemy musieli przed wejściem na miejsce dla publiczności zmierzyć temperaturę, sprawdzić przynajmniej na pierwszym, na inauguracji 15 jeszcze sprawdzić, czy macie Państwo maseczki, czy zakrywacie usta i no, podać na imię, nazwisko i telefon. Sorry, no to niestety nie ja to wymyśliłem, musimy się do tego zastosować. Po inauguracji, czyli już w następnych wydarzeniach będzie już łatwiej, bo 17 lipca wchodzi kolejne odmrożenie, więc widownia nie będzie mogła być większa niż 150 osób i będzie można, to jest indywidualna decyzja już oczywiście widza, być bez maseczek, ale nadal stosować się do naszego reżimu, czyli nie przesuwać krzeseł, które będą ustawione w odległości minimum 2 metrów. I tu też miałbym chciałbym Państwu bardzo podziękować za podjęcie się roli patronów medialnych tegoż wydarzenia, ale też prosiłbym Państwa o to, by o tym reżimie sanitarnym mocno jednak informować, żebyśmy mogli bezpiecznie przez te 2 miesiące realizować nasze zamierzenia związane z 45. latem teatralnym ku chwale miasta i Zamojskiego Domu Kultury. To tyle z mojej strony. Pani Grażyna Kawala, kierownik programowy Zamojskiego Lata Teatralnego. Czyli 440-leciu Zamościa. No jest jeszcze druga inspiracja, czyli 45-lecie Zamojskiego Lata Teatralnego. Rzeczywiście ani jedna, ani druga rocznica nie jest ogromna, ale przecież nie przeszkadza nam świętować. Więc te inspiracje są kluczem programowym. Staraliśmy się nawiązywać do tradycji teatralnych miasta i do tradycji Zamojskiego Lata Teatralnego. Spektakle, jak to na Zamojskim Lecie Teatralnym, są różnorodne. Jaka wstrętna mucha. Przeszła z dyrektora na mnie, czyli po prostu atakuje osobę, która mówi. Więc spektakle są różnorodne, nie ma dwóch podobnych. Można by powiedzieć, że 3 spektakle typowo uliczne są jednakowe w charakterze, jednak też się różnią od siebie, bo Lament na Placu Konstytucji jest spektaklem wybitnie aktorskim, to są historie opowiadane przez 3 kobiety bez specjalnych fajerwerków, inscenizacji. L'Estrada, Teatru na Walizkach z Wrocławia, po raz pierwszy się ta trupa u nas pojawi. To jest z kolei taka kompilacja estradowych właśnie, jak z nazwy wynika, etiud. Natomiast 3 spektakl jest z nurtu takich właśnie jarmarcznych, ulicznych, czyli Komedianci, jest spektaklem typowo pantomimicznym. Będzie go prezentował Teatr Pantomimy Mimo z Warszawy, też zresztą po raz pierwszy w Zamościu. Pan dyrektor wspomniał o tym, że mamy 2 wydarzenia muzyczne. Rzeczywiście Zaginiony Zamość, czyli koncert starej piosenki klezmerskiej i muzyka grecka Rebetiko. Rzeczywiście są to koncerty muzyczne, ale też bardzo różne w charakterze. Pani Marta Bizoń zaśpiewa właśnie Stowarzyszeniem Świetnych Krakowskich Muzyków piosenkę klezmerską. To jest
oczywiście oczywiste nawiązanie do społeczności żydowskiej, która przez wiele lat zamieszkiwała w Zamościu. Natomiast pan Jorgos Stolias zaprezentuje muzykę, tradycyjną muzykę grecką, bo Grecy też mieszkali w Zamościu. W jego początkach. Jorgos Stolias jest Grekiem, ale urodził się w Polsce, w Gorzelcu i mieszka tu całe życie. A przy okazji chciałabym powiedzieć, że mieliśmy bardzo szerokie plany nawiązania do wielokulturowości i wielonarodowości wczesnego Zamościa. Mieliśmy już podpisaną umowę z Teatro Due Mondi z Włoch. Mieliśmy podpisaną umowę z Teatrem z Erewania, bo przecież Ormianie, jak wiadomo, byli dużą społecznością w Zamościu. Były prowadzone też rozmowy z Comic Fiete z Sankt Petersburga. Wszystkie te teatry odwołaliśmy z powodów oczywistych, to słowo padło już dzisiaj kilka razy. Jesteśmy wstępnie umówieni na przyszły rok z tymi grupami. Ale jako, że Jorgos Stolias mieszka w Polsce, nie musi przekraczać granic, to zaprezentuje razem z Jarosławem Westerem właśnie tradycyjną muzykę grecką, zwaną greckim bluesem. To są, a rozpoczniemy szachami. To jest nawiązanie do spektaklu, który był ostatnim wydarzeniem artystycznym przed II wojną światową. Odbył się w lipcu 1939 roku i to były żywe szachy przygotowane przez panią Polinę Rogińską, nauczycielkę zamojską, dyrektorkę liceum plastycznego. Pani Halina napisała scenariusz na podstawie potopu u Henryka Sienkiewicza. To było wtedy wielkie wydarzenie, nawet konie brały udział w tym widowisku. W 2008 roku pan Andrzej Ciochra, nauczyciel z Zespołu Szkół Społecznych, nawiązał do tego wydarzenia i na Rynku Wielkim, no oczywiście w innej formie, ale też te szachy się odbyły. Szachy, które my zaproponujemy, które zainaugurują festiwal, będą ustawione przez Balet Krakowia Danza z Krakowa oczywiście, ale to są szachy według Jana Kochanowskiego, który też ma przecież związki z Zamościem, bo przecież napisał odprawę posłów greckich i wystawił ją na uroczystość zaślubin jednego z ordynatów, więc nawiązanie jest oczywiste. Zakończymy, to nie jest jeszcze koniec mojej wypowiedzi, ale zakończymy, bo jesteśmy właśnie przy Zamościu, zakończymy inscenizacją przygotowaną według powieści Zamościanina Piotra Szewca, Zagłada. Zagłada jest powieścią, mało tam dialogów, ale jednak znajdują się świadkowie, którzy próbują to inscenizować. Nie jest to prapremiera, będzie to pierwsze wystawienie w miejscu, gdzie dzieje się akcja. Prapremiera była wiele, wiele lat temu w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Widziałam ten spektakl, a dowiedziałam się o nim, proszę sobie wyobrazić, z tygodnika Zamońskiego. I jeszcze proszę sobie wyobrazić, czy kiedyś gazety miały na czołówce kulturę. Na pierwszej stronie tygodnika Zamońskiego był tytuł Zagłada na deskach. Także trochę się chyba tam czasy zmieniło. To żaden przytyk. Więc Zagłada będzie w Parku Miejskim. Jak pan dyrektor wspomniał, to jedyny wyłom od tych śród teatralnych, to będzie sobota.
to będzie jednocześnie zwieńczenie ulicy Literackiej. I zaproszę Państwa jeszcze na koniec na Wiśniowy Sad. To będzie ostatni z tych z dziewięciu spektakli, wydarzeń, które proponujemy. Zwracam szczególną uwagę na ten Wiśniowy Sad. To jest Wiśniowy Sad według Czechowa. Po pierwsze zwracam na to uwagę, bo to jest wybitny dramat Antoniego Czechowa. Po drugie jest wyreżyserowany przez naszego człowieka, czyli Mateusza Tymurę, pochodzącego z Zamościa. Mateusz Tymura ze swoim teatrem Latarnia będzie w Zamościu, na Zamojskim Lecie Teatralnym po raz trzeci. Za swój spektakl Władcy otrzymał nawet Buławę Kapłańską. Spektakl miał swoją premierę we wrześniu 2019 roku właśnie w takim Wiśniowym Sadzie w Białymstoku. Ja ten spektakl widziałam w białostockim Teatrze Lalek w grudniu. U nas będzie w parku. To jest niesamowity, jeżeli o spektaklu można powiedzieć charyzmatyczny, to użyję tego słowa. Spektakl pięknie zagrany, pięknie wymyślony, wspaniały. Nie wiem, czy można mówić o tym w kategorii wad, no ale ma taką drobniutką wadę. Trwa 3 godziny. I to może być jedyny problem. Ale przysięgam Państwu, nie czuję się tych 3 godzin, bo artyści potrafią bardzo widzów zainteresować. Mogę obiecać, że przygotujemy siedziska. Nie wiem, w tym momencie będą to pewnie krzesła, może jakieś pufy takie chroniące przed wilgocią. Ale bardzo serdecznie zapraszam na ten spektakl. Łatwo zapamiętać datę, bo będzie 22 lipca. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o program, to się wygadało. To z naszej strony tyle. Gdybyście Państwo mieli pytania, to jesteśmy do Państwa chwili. Jesteśmy do dyspozycji. Przepraszam bardzo. Przecież nie powiedziałam o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o jednym bardzo ważnym spektaklu, który nawiązuje do Zamojskiego Lata Teatralnego. Nie powiedziałam o Macbecie, bo przecież Zamojskie Lato Teatralne przez wiele lat stało Macbethem. W tym roku też będzie właśnie Szekspir, nie Macbethem, tylko Szekspirem. W tym roku będzie Macbeth wyreżyserowany przez Adama Walnego, czyli mistrza od teatru formy, teatru lalki. Oprócz 5 aktorów będą też figury lalkowe w tym spektaklu, co bez wątpienia troszkę złagodzi krwawość tego dramatu. Mimo wszystko będzie spektakl zaprezentuje teatr lalki aktora Kubuś Pielca, ale proszę nie myśleć, że to jest spektakl dla dzieci. Teatr lalki aktora Kubuś przygotowuje spektakl dla dorosłych. To jest spektakl dla dorosłych. Pan dyrektor tutaj wspomniał o obostrzeniach, które będą podczas każdego spektaklu, czyli 150 osób i żeby prośba taka, aby tych krzeseł nie przestawiać. A co w przypadku takim, jak przyjdzie rodzina, powiedzmy mąż, żoną albo ktoś razem? No myślę, że już będą mieli taki długi staż małżeński, że nie muszą siedzieć obok siebie. 2 metry nie jest z odległością jakoś taką szaloną. Ja tylko może, bo dość często już, znaczy od dłuższego czasu rozmawiamy o lecie teatralnym w różnych środowiskach związanych z Państwa
zawodem, więc padały też m.in. takie pytania, mucha przeszła z wrażenia na mnie. Padały też takie pytania, dlaczego środek? Tak? Ja żartowałem zawsze, że no, były robiliśmy czwartki literackie, Król Staś wydawał obiady czwartkowe. Postanowiliśmy, że będą środy teatralne w Zamościu. Ale tak zupełnie serio, to z taką pełną premedytacją to zrobiliśmy, bo widząc, że już są pewne odmrożenia związane z pandemią, może się pojawić spora ilość organizatorów na weekendy, a przy tym zależało nam na jednej rzeczy, to żeby nastąpił też wzrost turystów, nie tylko weekendowych, a takich z dłuższym pobytem w Zamościu. Jakby przyjeżdżają i mają w środę spektakl, więc może zostaną aż do weekendu, bo wtedy zagra orkiestra Namysłowiacy symfoniczna. Ale i mówię to zupełnie poważnie, że no, chcemy też jakby tą ofertę, czy zawsze kierowaliśmy w stronę turystów, a tu przy okazji chcemy zmusić turystę do dłuższego pozostania w naszym pięknym mieście.